Hej, witajcie w nowym odcinku z LEGO Przygoda numer 2 na moim kanale. Gościu będzie chciał mnie załatwić, dlatego ja tutaj tym naszym podstawowym ziomkiem, proszę bardzo, rozmowa. Na pewno wszystko gotowe, wiesz, generał Zadyma będzie próbował cię powstrzymać. No ale tak czy inaczej, ładuj się na windę, żeby wyruszyć. Proszę, cutscenka i to chyba nie jest finał gry, bo mi się wydaje, że to jest dosyć krótkie. W sensie, no, jakoś szybko przeleciłem tą kampanię, ale zobaczymy. We will see. Proszę bardzo, generał Zadyma. Gdzieś mnie tutaj do jakiegoś wiru. 4, 3, 2, jestem, dotarłem. Co mam zrobić? Jestem. Ale tu się dzieje. Dobra. Uwaga, na zasadzie takiej, powybierać tych itemków, to już mam tyle, że naprawdę, to może to wskazuje, że już kończymy powoli grę, bo serio. Hop, hop. Hop, hop. No ty teraz takie rzeczy się bawisz? Nieprzyjemna sprawa, nie lubię. Dawaj, chmurki można przyciągnąć samemu, to jest... To zawsze lubię w tej grze. O ty, nie tutaj, tylko tutaj, tak w miarę ostrożnie. Dotarłem. Co dalej? Powiem wam, że dzieje się. Ej, 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 ej! Nie, no, nie wierzę, zrzuciłby mnie. Co mam zrobić? Mogę czymś strzelać? Nie, to po prostu było trzeba wybronić, okej. Nie dać się załatwić. A ja zamiast... Ej, zdążyłem. Co teraz? Ratunku, pomocy. Nie trzeba. A nie, tam stop jest przecież. Nie wierzę, ała! Gdzie mnie odrodzi? Powiedzcie gdzieś, że w miarę wysoko. Okej. Szybko. Aha, udało się. Nie no. Ucieczka! A tu trzeba to pomalować. Nie wiem w jakiej ilości, ale malujmy. Au. To nie mówcie, że całość. Au! Naprawdę chcą, jakbym całość pomalował. Ja tego nie chcę całego malować, to jest za dużo roboty, definitywnie. Jest, udało się. O ty jeju, co to ma być? Sterowanie stalą brodym. Come on! Tutaj. No rzuć nim! Tu! Co mam robić? Kręcimy w lewo. Aha, jakaś kusza, która go złapie. To jest hit. Skąd się to tu mogło wziąć? To się chłopak załamał. Ale zdążył uciec. Okej. Okay. To teraz coś dalej. Weź to wyłącz, bo ja tu nie będę z tym skakał. Teraz przynajmniej mamy w miarę bezpiecznie. Spawarka, jeju, spawarka, że mi tu będzie potrzebna, to już jest w ogóle jakiś hit. Okej. Okay. Biegnij, tylko się nie daj, bo bym biegł dalej, to bym spadł po prostu.
O ty. Dobra, takiego czegoś się nie spodziewałem. Latające chmurki. Mogę? Nie, ojej! Przecież mi nie... Jak byłem tak blisko, myślałem, że zaświeciło. Jeju. Ała. Nie, to było niemiłe. A jednak nie zaświeciło, no to trzeba się przypilnować przy tej ostatniej. Teraz, dobra, dopiero jak się oświeci, Mati, nie szybciej. Mam teorię, że tu się coś wydarzy. A to ty jesteś ta zła? Ty! Weźmiemy od ciebie to. W sensie, co ja mam z tym zrobić? Mam to doturlać? To jest hit. Stop. Czerwone do czerwonego, dobra, doturlajmy to w takim razie. Nie wiem, czy to tak ma być. Stop! Ale chyba nie. Dobra, idę do niej. Ech, no chyba cię nie powstrzymam. Obiecaj mi tylko, że się zastanowisz dwa razy, zanim wyłączysz to pole siłowe. Tak, zastanowię się dwa razy. Muszę nią być, okej. Dostałem jakieś itemki, to jest hit. Promień ściągający. Proszę bardzo. Generał Zadyma lubiła nowoczesną technologię. Jej promień ściągający może na przykład łatwo... Ej, ekipa, ja tu mam teorię, że naprawdę mam tego strasznie dużo. W sensie takich itemków. Na zasadzie wybierz spawarkę, jakiś promień ściągający, naprawdę dużo takich rzeczy. To już jest ciut za dużo, tak też mam teorię. Okej, okay, pole siłowe, the end. Nie wiem, co się wydarzy teraz. Okej, okay, zaraz. To ten moment, kiedy zrobi się dziwnie. Sprawa zamknięta, tak? Wróg pokonany? Ludzie ocaleni? Błąd. Czemu nas nie lubisz? Chcieliśmy się tylko pobawić. Niezadowolenie sięgało zenitu. Wkrótce zrozumieliśmy, że królowa nie była wcale podła. Po prostu lubiła Batmana. Znaczy, i jasne, komunikacja nie była jej najmocniejszą stroną. Ale chodziło jej tylko o pokój i harmonię. I Batmana. Nie miała absolutnie żadnych złych zamiarów. Okazuje się, że tym złym był Rex. No powaga! Ta ostentacyjna męskość, pfuh! Rex był naprawdę Emmetem z innego wszechświata. Znaczy taką wersją, która podążyła wzdłuż innej linii czasu. No, więc jako Rex Emmet rozbił się na ogromnej asteroidzie, gdzie znowuż utknął na planecie kurzystej w układzie pod Suszar. Chłopak strasznie zgorzkniał. Zapomniany... Zagubiony, zmuszony do patrzenia, jak inni się bawią, gdy on tylko marnieje, tkwiąc w brudzie. Całe tygodnie próbował stanąć na nogi i w końcu mu się to udało. Nawet więcej! Zbudował wehikuł czasu i zabrał do niego dinozaury! Emmet przybrał imię Rex i cofnął się w czasie. Planował w ten sposób uratować dawnego siebie i zmienić Emmeta w takiego twardziela, jakim zawsze chciał być. Na szczęście byłam tam ja i mogłam wszystko naprawić. Wiedziałam, co muszę zrobić.
Serce Rexa było zbyt zgorzkniałe, zbyt zepsute. Nie był w stanie odpuścić. Chłopak miał pecha, bo właściwie przestał istnieć. Emmet pozostał wierny samemu sobie, więc Rex jakby nigdy się nie wydarzył. Skomplikowane, coś tam z kontinuum czasu i przestrzeni. Więc tak, wreszcie luzik. Królowa chciała z nami tylko poimprezować. I kto by jej się dziwił? W końcu wszyscy jesteśmy czadowi. Kochamy! Piosenka z jedynki. I co? Teraz mi bankowo pozwolicie. Tak, jest jakieś wczytywanie. Dobra, no to jeszcze zaczekamy, co się pojawi. Pewnie będzie informacja o tym, że możesz grać Mati dalej i robić co chcesz. Tu w ciebie 10 klocków i będzie otwarty portal i będę mógł iść gdzie chcę. Tak jest, też tak myślałem. Dobra, ale teraz to tyle. Trzymajcie się, kończymy tą serię. Trzała, grałem ja, czyli Mati. Ej, tak będę kończył serię od tego, od dzisiaj. To było dobre. To mi się podoba. Jeszcze raz. Grałem ja, czyli Mati. Cześć.